Cześć, witajcie tym razem z troszeczkę innej scenerii. Jak to kiedyś powiedział ten typ Mes, nagrałem całą płytę w domu, więc w końcu trzeba było z niego wyjść. W kawałku to my. No, ja nie nagrywałem żadnej płyty, ale nagrywałem trochę filmów i większość było nagranych w domu. No i bardzo miło było w końcu wyjść na rower i trochę pojeździć. Jak widzicie, to jest mój Cube. Jeśli jesteście zainteresowani całkiem ciekawą historią tego roweru, to zapraszam Was na niedzielny Tech Talk, gdzie opowiem trochę właśnie o tym rowerze. Myślę, że jest co opowiadać, no bo tak jak powiedziałem, to jest ciekawa historia, ale dzisiaj spotykamy się w trochę innym celu. Obiecałem Wam, że opowiem trochę o tym, co działo się w Szczekocinach, natomiast to będzie bardzo, bardzo krótka wypowiedź. Jeśli śledzicie naszą stronę internetową, to już pewnie znacie wyniki, więc jakoś nie będę się mocno nad tymi wynikami rozwodził. To co najważniejsze, no to w elicie zwyciężył Marek Konwa i w elicie kobiet Zuzanna Krzystała. I chciałem tutaj na kilka rzeczy zwrócić uwagę, które jakoś tam, na które właśnie ja zwróciłem uwagę, które mnie jakoś tam ujęły w pewien sposób, jeśli chodzi o te mistrzostwa Polski w przełajach. No i cóż, no zapraszam do Was do wysłuchania tego. Po pierwsze chciałem zwrócić uwagę na to, że nie będę jakoś analizował tego, czy ktoś miał lepszy, czy gorszy dzień. No to jest kurczę sport i pamiętajmy o tym, że ci zawodnicy naprawdę mają dosyć krótki ten sezon przełajowy i wiele startów. Tak naprawdę tutaj dyspozycja dnia zawsze decyduje, która nie zawsze jest taka, jakby sobie tego życzyli, a czasem jest ponadprogramowo dobra. No i stąd są te zaskoczenia. No i to jest, mi się wydaje, że to jest to piękno sportu właśnie. A w przełajach, gdzie decydują naprawdę ułamki, to jest jeszcze bardziej rozwinięte. No, ale do sedna. Bardzo dobre wyniki w młodych kategoriach zdobywa Warszawski Klub Kolarski. Z tego co kojarzę, to kilka medali i kilka bardzo dobrych pozycji. Tutaj gratulacje za rozwój dla Błażeja Maresza i całej ekipy w Warszawie. No bo robią coraz lepszą robotę i to tak, patrząc na to, że jeszcze otwierają tą swoją filię we Wrocławiu, no robi się to coraz bardziej globalne i należy tutaj upatrywać w przyszłości wielu, wielu talentów, może nawet w skali globalnej. I bardzo duży plus. Drugi duży plus też dla Volkswagena, no bo można już liczyć, że Marek jest w barwach Volkswagena, mimo że dalej reprezentował swój stary team z poprzedniego sezonu, chociaż tutaj nie chciałbym przekręcić nazwy, przepraszam, że nie pamiętam, ale Krupiński Suszec, w każdym razie drużyna z Suszca. Tutaj też dla tej drużyny ukłony, że prowadzili Marka, znaczy prowadzili, że wspierali Marka przez ten cały sezon. Marek także tam jest zaangażowany w szkolenie dzieciaków. Kolejny plus dla Marka. Złoto dla Marka, złoto dla Zuzanny Krzystały. O ile dobrze kojarzę, to Stanisław Nowak i Piotrek Kryński też pojechali bardzo dobrze w wyścigu 23. To jest, znowu przepraszam, że nie pamiętam, ale tam prawdopodobnie był medal, jak nie dwa. No i Bogdan Czarnota także z medalem Mistrzostw Polski. No także wspaniałe wyniki. A tutaj najbardziej zwracam uwagę na to, bo akurat rzuciło mi się w oczy wideo z dekoracji. No, gdzie widać, że naprawdę emocje Zuzannie Krzystalle, dobrze to odmieniam, czy nie? No, w każdym razie Zuzannie mocno puściły emocje i to było widać, że zeszło całe chyba powietrze po całym sezonie. Przed zawodnikami, przed mistrzami na pewno start w Mistrzostwach Świata, o ile znajdą się na to środki, natomiast tutaj nie ma co się wdawać w jakieś tam polityczne i układowe tematy. No, w PZKOL-u jest jak jest, wszyscy o tym wiemy. No i nie pozostaje nic jak wzruszyć ramionami, no bo tak naprawdę nie wiem, jakie by trzeba było użyć siły, moty pneumatyczne, żeby beton tam skruszyć. No ale to mówię, to jest jakby tam nieważne. No jest jak jest, trzeba sobie z tym radzić, no i wszyscy wiemy nie od dzisiaj jak jest w PZKOL-u, więc chyba nikt nie jest zaskoczony tym, że na przykład nie będzie miał środków na wyjazd z drugiej strony. No ja wdaję się niepotrzebnie w to.
Chciałbym zobaczyć polskich zawodników na Mistrzostwach Świata. Jak ich nie zobaczę, to też nie będzie nikiego dramatu. Myślę, że wszyscy i tak ich cenimy bardzo dobrze to, co robią, bardzo mocno za to, co robią. I nie pozostaje nam nic, jak trzymać kciuki w sezonie letnim za tych wszystkich zawodników, którym dobrze poszło na przełajach. Za tym, którym nie poszło akurat, też trzeba trzymać kciuki, bo wszyscy robią to, co mogą robić najlepiej. No i to chyba tyle, nie? Co tu więcej mówić? W przyszłym roku, z tego co widziałem gdzieś na jakichś tam storiesach, to Mistrzostwa Polski będą we Włoszczakowicach, o ile dobrze kojarzę. To jest bliżej Leszna i Poznania, więc na pewno tam wielkopolska ekipa przygotuje dobry doping, no i na pewno też przygotują bardzo dobrą formę, bo w Wielkopolsce przełajowców trochę jest. No, to by było tyle krótkich jakichś tam moich myśli na temat przełajów. Nie chcę się tu za bardzo rozwodzić, jak powiedziałem. Jeszcze raz Wam przypominam, że jeśli chcielibyście o tym rowerze posłuchać, to widzimy się w niedzielę wieczorem. Jutro widzimy się w programie cyklicznym, a ja teraz wsiadam na rower i może coś dla Was jeszcze nagram, jakiegoś onboarda. No, to by było na dzisiaj wszystko. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach. No i to, jakbyście mieli jakieś pytania, to tutaj Wam podrzucam maila, programcykliczny@gmail.com. Pytania techniczne, czy też jakieś tam o sport i tak dalej, na wszystkie z chęcią odpowiem, także w filmach. Także wysyłajcie maile i bądźmy w kontakcie, także w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.